Jeżeli patrzymy na wyniki roku 2015, to widzimy, że branża leasingowa sfinansowała prawie 50 miliardów inwestycji, dokładnie 49,8 miliarda, czyli o 16% więcej niż to było rok wcześniej. Świadczy to o tym, że firmy leasingowe dosyć aktywnie są zaangażowane w finansowanie inwestycji w Polsce. Branża korzysta przede wszystkim na tym, że koniunktura w Polsce jest dobra. Dobra, bo tak ją postrzegają konsumenci i to widać w badaniach. Dobra, bo tak to widzą również przedsiębiorcy, którzy zatrudniają ludzi, zwiększają poziom zatrudnienia w firmach i my to wykorzystujemy jako branża. Chciałbym zwrócić uwagę, że te 49,8 miliarda sfinansowanych inwestycji przełożyło się na to, że łączny portfel należności firm leasingowych, jakby saldo tych udzielonych leasingów, pożyczek, no, zbliżyło się do kwoty 90 miliardów. Dlatego o tym wspominam, bo jak porównamy leasing z kredytem, czyli z tym, co robią banki inwestycyjne, to banki na koniec roku miały saldo 101 miliardów. Czyli i leasing, i kredyt to są w zasadzie dwa równoprawne źródła finansowania inwestycji w naszej gospodarce. Także patrząc na wyniki, bardzo dobre, patrząc na strukturę rynku również, dlatego że branża leasingowa w sposób równomierny finansuje i pojazdy lekkie, i transport ciężki, i maszyny. W zasadzie wszystkie te główne segmenty mają podobne udziały w produkcji firm leasingowych i to zapewnia pewną stabilność i powtarzalność wyników. EFL w ubiegłym roku uzyskał swój rekordowy wynik sprzedażowy. Po 7 latach po raz pierwszy udało nam się przekroczyć sprzedaż tą, którą osiągaliśmy w okresie przedkryzysowym w 2008 roku. Szczególnie końcówka roku była dla nas fenomenalna. Dwa ostatnie miesiące, listopad i grudzień, były rekordowe. Dzięki tym doskonałym wynikom w tych dwóch ostatnich miesiącach, czy w całym czwartym kwartale, udało nam się umocnić naszą pozycję lidera rynku leasingu w Polsce. Podjęliśmy w ciągu poprzednich 2 lat dosyć duże zmiany, jeżeli chodzi o sposób funkcjonowania firmy, jeżeli chodzi o organizację. Jeszcze na początku tego roku reorganizowaliśmy naszą sieć sprzedaży i mogę powiedzieć, że w połowie roku udało nam się już zakończyć tą transformację i w drugiej połowie roku mogliśmy pracować już pełnymi siłami, mogliśmy jakby pokazać pełen potencjał naszej firmy na rynku. Perspektywy. Pokazujemy prognozy wzrostu o kolejne kilkanaście procent oparte na stabilnym przyroście polskiego PKB, na stabilnych inwestycjach prywatnych polskich przedsiębiorstw, nieco osłabionych inwestycjach czy nieco osłabionej dynamice inwestycji publicznych w związku ze zmianą perspektywy unijnej, która spodziewamy się będzie wpływać na dynamikę inwestycji dopiero pod koniec roku 2016. Także perspektywa na ten rok to 14% przyrostu finansowania przez branżę leasingową, głównie wśród firm małych i średnich, które są odpowiedzialne za ponad 50% naszych inwestycji. Widzimy, że driverem czy motorem wzrostu leasingu są dzisiaj wszystkie podstawowe segmenty, zarówno segmenty związane ze środkami produkcji, rośnie inwestycja w maszyny i urządzenia, rosną inwestycje w transport towarowy, w transport pasażerski finansowany leasingiem, a także w małe samochody, również w samochody osobowe. W związku z tym ten przyrost jest zrównoważony. Nie mamy do czynienia z jakimś nadmiernym rozwojem jakiegoś segmentu rynku. Wszystkie segmenty rosną w miarę w podobnym tempie.